Witam w Faerii, ja jestem Zenek, a Faeria to jest gra karciana połączona z grą strategiczną. Zaraz zresztą zobaczycie sami, jak to wygląda. Faeria na chwilę obecną jest bodajże cały czas w developingu, czy też po prostu jest tworzona, rozwijana i tak dalej. Dzisiaj jest promocja, czy też no, zależy kiedy ja to opublikuję, na Tubie. Ogólnie dzisiaj mamy 10, tak? 10 sierpnia jest dostępna ona za darmo i można ją sobie po prostu pobrać do biblioteki, będzie już na zawsze tam. To nie jest tak, że to jest promocja jednodniowa i ta gierka później gdzieś tam ucieka z biblioteki. Dzisiaj można ją sobie pobrać za friko na Steamie i po prostu bawić się tą giereczką już cały czas. Także świetna promocja moim zdaniem. Taka jedno-dwudniowa promocja. Ta gierka normalnie jest płatna, to nie jest darmowa gierka free to play, tak jak większość karcianek. Więc no, promocja zacna naprawdę, ponieważ jeżeli ci, którzy będą, ci, którzy, że tak powiem, czytają mojego Facebooka, to pobiorą sobie tą gierkę za darmo, po prostu do swojej biblioteki Steama, bo gierka jest dostępna poprzez Steama. Ona jest dość długo już w rozwoju, czy też jest dość długo tworzona ta feria. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak długo, ale to jest co najmniej dobre 6 miesięcy, jeśli nawet nie rok, więc dość długo ta giereczka jest tworzona. Bardzo fajna grafika, bardzo ładna muzyka, niestety no, ze względu na to, że publikuję to na Tubie, to niestety muzyki nie mogę puścić. Ja cały czas bawię się w jakiś prolog, to jest tak naprawdę taki samouczek, pierwszą bitwę przeszedłem, pokonałem jakiegoś tam bossa. Zagramy sobie tutaj, tylko nie wiem, czy nie zgłośnić trochę tych dźwięków. Teraz chyba będzie dobrze. Okej, zagramy sobie tutaj tą drugą bitwę. Zobaczymy, o co w tym chodzi. To jest dla mnie, tak, że tak powiem, całkowita nowość, bo ja w tą gierkę raptem zagrałem dzisiaj. Grałem dzisiaj jakieś 30 minut tak naprawdę. No może nawet nie, ten pierwszy... Pierwsza część tego samouczka zajęła nawet mniej niż 30 minut, tam jakieś 10-15 może, więc tutaj będę się wszystkiego uczył na dzień dobry razem z wami, więc tak naprawdę o samej gierce niewiele wiem. Dobra, co mi tutaj gra mówi? Creatures can get extra faeria from wells. Aha. Okej, więc to są nasze surowce takie, to się nazywa faeria, tak? To są jakieś studnie, z których możemy pobrać ekstra surowce. All the faeria wells, ok, ten chce kontrolować wszystkie te studnie. Get your farm boy next this well. Ok, więc tutaj tak wygląda pole bitwy, czy też, no, nazwijmy to polem bitwy na potrzeby, że tak powiem, tego odcinka. To jest wszystko dzieje się na wodzie, tak jak widać, a naszym zadaniem jest budowanie najpierw, że tak powiem, ziemi, czy też lądu, po którym będą się poruszać nasze jednostki. Mamy tutaj jakiegoś farm boya. Mamy Steamforge Enforcera jakiegoś, który ma statystyki 6/5, Farm Boy ma 1/1. Ok, zbudujemy sobie, czy też usypiemy jakiś ląd. Proszę bardzo, mamy dwa razy takie heksagonalne, kurcze, dwa heksagonalne skrawki ziemi. Tutaj koleś ma jakiegoś typka już, Savage Horseman 3/2. Ok, to ja coś jeszcze mogę zrobić w tej turze? Aha, dobra, tu i miałem tutaj rzucić z tego swojego farm boya, tak? No dobra. On kosztuje jedną faerię. Okej, co teraz mi tu gra tłumaczy? Creatures can... gather? Jak on to może zebrać? Aha, jest end tour. Dobra, to sobie skończymy to. Widocznie w tej turze już nic nie mogę zrobić. Zobaczymy, co nasz przeciwnik wymyśli. To jest oczywiście, tak jak mówię, samouczek, ale to jest taka klasyczna karcianka, w której po prostu toczymy pojedynki PvP, czyli z żywymi graczami. Nie wiem, czy oprócz tego samouczka jest jeszcze jakaś fabuła dodatkowa, jakaś linia fabularna, czy coś takiego, którą tutaj można jeszcze przejść. No, tak jak mówię, ja w tą gierkę raptem pograłem 15-20 minut przed nagraniem tego odcinka, więc tak naprawdę uczę się grać w nią razem z wami. Dobra, mamy dalej dwa razy ten heksagonalny skrawek ziemi. Gdzieś go musimy zagrać. Tak jak widać, nasze jednostki nie mogą się przemieszczać, więc aby zadać jakieś obrażenia wrogowi, musimy tak naprawdę wybudować, czy też usypać tą ziemię, jeżeli tak to można nazwać, więc... Pójdziemy po najmniejszej linii oporu. Coś takiego, możemy wkraczać z tego, co zauważyłem, możemy chodzić po tej jego ziemi. Tak jak widać, nasza się trochę różni kolorem. Okej, przerzucimy sobie tego farm boya. Tutaj co turę dostaję 3 surowce, więc teraz za 6 w sumie mogę zagrać sobie tego jakiegoś parowego wynalazka, Steamforge Enforcera.
A ten kolos ile kosztuje? To jest 6 na 10 Walking Fortress, chodząca forteca. Fajny taki steampunkowy klimat trochę. Please don't attack me. Serio? Mam mnie atakować? Co on mi to przezwał? Sealand Warrior. Nie, może trochę zgłośnie jednak te dźwięki. Okej, niech będzie tak. Mamy jaka jakiegoś. Fajne są te grafiki. No, nie wiem dlaczego, ale to mi się kojarzy z Hearthstone'em te karty trochę i ta grafika. Dobra, znowu mamy dwa heksy, które możemy sobie gdzieś tutaj dropnąć. To chyba zrobię. Okej, zróbmy coś takiego. Teraz tak, ja mogę zaatakować to od razu? Mogę przejść tutaj i zaatakować od razu w tej samej turze. To tak zrobimy. Boom. Nasz farmboy może tylko jednego heksa się przesunąć. Onki-donki. Zagramy sobie jaka. Nie wiem, czy jaka nie zagrać tutaj, żeby się bronić przed tym krepiszem. Chociaż to ma 3, a jak ma 2-4. Dobra, zagram tutaj. Jakieś agro zrobimy całkowite. O, to się pojawia ten. Te kulki się odnawiają z tą faerią. Ja będę miał kulek faerii w następnej turze. Tak, powtórzę się jeszcze raz. Gierka jest dzisiaj do pobrania. Dzisiaj mamy 10, więc ja ten odcinek pewnie jutro opublikuję. To będzie 11. Więc gierka jest do pobrania. Ona w sumie jeszcze 11 będzie do pobrania w jakiś czas na Steamie za darmo. I ona jest przypisana do biblioteki steamowskiej już na zawsze. A ona kosztuje bodajże 19 euro, więc nie jest wcale taka tania, czy coś takiego. Co ja tutaj mam? Falcon Drive. Deal one damage to a creature. Okej, mogę zadać komuś damage. To chyba temu trzeba będzie zadać. Boom! Strzał. No to jedziemy z koksem. Dajesz tutaj, gościu. Ty dajesz tutaj. A tego farmboya, co z nim zrobić? Może cofnąć go tutaj? I farmić tą manę? Mam 6, no ale co z tego? Aha! Tutaj chyba nie mogę mieć więcej niż 5. 5 i teraz ten kosztuje 9, to musiałbym te wszystkie zapanować nad tymi wszystkimi, że tak powiem, studniami many. Wtedy bym sam mógł zagrać tą kroczącą fortecę. Ciekawe. Chociaż nie, czy to przechodzi na następną turę? Zaraz mi się chyba wydaje, że te surowce przechodzą na następną turę. Teraz mam 6. To czy będę miał w następnej turze 6? Jak pozbieram tą manę, to będę miał więcej? Powiedzmy, że manę tą faerię. Okej, więc to się zbiera. Dobra, mam 11, dobra, to mogę sobie w fortece zagrać. Spoko loko. Okej, to sobie strajdujemy. To też sobie strajdujemy. No dobra. Zagramy w fortece. Mogę tutaj jakoś te swoje heksy pobudować. O dziwo nie mogę budować tam, nie mogę przekraczać, znaczy moje heksy muszą być połączone z moimi heksami w ten sposób. Nie mogę sobie zacząć budować gdzieś tutaj tak tego heksu w miejscu, w którym on nie będzie połączony z tymi moimi pozostałymi heksami. Więc trzeba to też na to zwrócić uwagę, jakoś tak strategicznie te heksy rozmieszczać. To ciekawy pomysł na gierkę tak naprawdę. Nawet bardzo ciekawy. A sam let tutaj jest bardzo przyjemny. Nie wiem tylko jak to wygląda w ogóle z pakietami, czy to są jakieś pakiety, no tak mówię, to jest dla mnie całkowita nowość, ja w tą gierkę grałem przed nagraniem, tak powiem, przed chwilą jakieś 15-20 minut, tak żeby sprawdzić tylko jak to się gra. Nie wiem w ogóle jak wygląda ekonomia, nie wiem w ogóle jak się tutaj farmi jakieś pakiety, cokolwiek, więc no może być zabawnie, zobaczymy. No, czy tutaj tak naprawdę skoro kupujemy grę, to czy mamy wszystkie karty na dzień dobry dostępne? Możliwe, że tak jest, chociaż nie jestem pewien. Na forum też jakoś nie miałem ochoty ani czasu poczytać o tej gierce na ich forum, czy tutaj się jakieś pakiety dostaje po prostu, czy wszystkie karty na dzień dobry się ma, czy trzeba kupować jakieś boostery jeszcze. No nie wiem. A, fortecę mogłem przesunąć w sumie, bo nie wiem czy ja potrzebuję, zobaczymy zresztą co dostanę za kartę. Więc tak jak widać, swoje stwory można tylko zagrywać na swoich heksach. Matesman, jakiś ziomek z maczugą. Dobra, to wejdźmy tutaj tym ziomeczkiem. Tą maczugę zagramy tu z 4-4. Jaka zdesantujemy tutaj. No i co, ja muszę zagrać koniecznie te heksy?
Nie ma opcji, żebym, kurczę, pominął ten etap, że tak powiem. Trzeba heksy zagrywać, no dobra. A on sobie zebrał, ma cztery karty, nie wiem po co on to trzyma na ręce. Jakieś bandytę, 4-1. Jakieś konnego. Okej, okay, co ja dostałem? Campfire, daj stworzeniu 1-1. Dobra, to damy temu ziomeczkowi. 1-1. To sobie pacniemy, chociaż nie drąbałem. Całkowicie, chociaż nie drąbałem w sumie. Tak, że tak. Coś defensywnie zagramy. Okej, coś takiego. Farmboy niech sobie tutaj stacjonuje, powiedzmy. No i let's go. Słuchaj, czy ja tutaj nie mogę heksa zagrać zaraz? Chyba nie, bo albo heksy można grać tam, gdzie są moje jednostki stacjonują chyba jeszcze, tak to wynika, że tutaj miałem tą jednostkę i mogłem sobie zafundować dwa tutaj heksy. A, jeden damage. Dobra, to proszę bardzo. Okej, no to ciśniemy ziomka. Te dźwięki są zabawne. Dobra, coś tam farbach, whatever. Okej, mogę tutaj wybudować. No i to tyle. Cała plansza zabudowana heksami. 3-6. Jakiś wojownik. Campfire 1-1. No dobra, to proszę bardzo. Będzie Uberbiem tak zwane. No i wyjaśniony zawodnik. Wyjaśniony zawodnik. Continue. Quest reward. Okej, okay, dostałem Deepwood Grizzly i dostałem golema jakiegoś. Ten golem jaki ma statystyki? 10 punktów życia ma na pewno. I to jest jeden raz tylko tam, razy jeden tą kartę dostałem. To jest jakiś common, a to jest karta rzadka, więc pewnie to są jakieś boostery. I pewnie nie dość, że trzeba kupić tą gierkę za realne hajs. Normalnie, nie jest klient dostępny za darmo i tak dalej, to później jeszcze trzeba pakiety kupować. Okej, to przejdziemy sobie jeszcze jeden fragment. Tego samouczka. A w następnym odcinku może pokażę już jakieś pojedynki z żywym graczem. Jakieś PvP walki. Okej, tak, co ja tu mam? My power comes from the forest. Super partia. To chyba zrąbałem. No dobra, to pójdziesz tam może, nie? Pójdziemy tak. Zagramy sobie Farm Boya tutaj. Skończymy turę, spróbujemy opanować te studnie. Jakoś. Ten ma jakieś bardziej potężne karty. Okej, okay. No teraz możemy... Some cards require special land to be played. Aha, czyli niektóre karty wymagają specjalnego rodzaju ziemi, żeby zostały zagrane. The grizzly requires forest. Ok, czyli grizzly wymaga lasów. Świetnie. A te lasy to ile mam? Razy jeden? Czy ja chcę grać grizzly chyba? Nie wiem, chyba na razie nie chcę grać grizzly. Czemu nie mogę tego wyłączyć? Można tego anulować? Jakiś escape? Nie? No dobra, zróbmy tak. End turn i zagramy sobie tego jakieś miśka. W takim razie, no nie zbiorę tego, trochę słabo. No nie jest end turn. Ale czemu tak nie można anulować? Tego budowania? Jeden hex, kurczę, lasów. No dobra, co on tutaj zagra? Jakiegoś ducha? Each turn you can make one special land or two neutral lands. Ok, czyli co turę możemy budować jakiś specjalny rodzaj ziemi, albo dwa neutralne, czyli te dwa zwykłe heksy. Golem. Co? Golem też wymaga lasów pewnie. Można to anulować, ale już nie można zbudować tego. Trochę słabo. Ok, zrobię tak. Farm Boyem przejdziemy tutaj, on może wejść na normalny. Aha, bo jego tutaj można tylko spawnować, a później on sobie może chodzić wszędzie już taka kreatura.
No dobra, to zrobimy tak. Tego ziomka w lesie zagram. A las nie daje jakichś bonusów do obrony? Niczym w cywilizacji? A zaraz, ten ziomek dostaje co? A, on dostaje 1-1 za każdym razem, gdy on przyzwie heks z lasem. To ciekawe, tylko że to zrąbał chyba kolejność. Dobra, to idziemy naszym miśkiem do przodu. Tego przerzucimy tu, mam 4, no nic, to koniec tury. Zagramy sobie. If you want to know what a card does, mouse over it, ok. Siedem, zabawne. Okej, to może las sobie zagramy w tym miejscu i zdesantujemy tego kolosa za 8, 7, 7. Czemu nie? Mogę to porobić, to widzę, nie? Dobra, farmboy niech sobie tutaj kampi przy tym, kurczę, przy tej studni. Będzie zbierał mi surowce. Ej, no nawet ciekawe to jest, bo to rzeczywiście trzeba tak strategicznie rozplanować te jednostki. Trzeba farmić, że tak powiem, zbierać te kulki fairy. Okej, coś mogę zagrać? Mam 5. Czemu nie mogę tego zagrać? Ten wymaga 5 lasów? Zaraz, zaraz. Czy ja dobrze widzę? Okej, ten wymaga 2. A ten nic nie wymaga. No to heja. End tour. No to chyba jest GG. Nie, to jest 10. Okej, 5 heksów z lasem. To zbudujemy sobie kolejny las. Powiedzmy tutaj. No nie, fajnie, nie zaatakowałem, jak miło. Campfire 1-1, dodamy tam 1-1. Mam 8. Mogę zagrać tego olbrzyma, to fajnie, zagramy go tutaj. Zagramy tu jeszcze tak for fun. Co on tu może zrobić? Co on robi w ogóle? A daj stworowi 2-2, no to to fajnie, dobra, to damy. Mogę to wygrać ekstra. Gdybym poczytał tylko, co ta karta umie. Okej, okay, to jest porobione, no to chyba żegnamy ziomka. Plus one. Super partia. Quest Reward. Co ja dostałem? 3 punkty, to jest chyba jakieś zaklęcie. 2-4 daje stworowi. Produkcja. Random Friendly Creature Gains 0-1. Aha, okej. Okay. Steamforge, jakaś kuźnia. Czy coś w tym stylu. Heart of the Wood. Heart of the Wood. No dobra, gramy sobie jeszcze jedno. Powiedzmy pojedynek. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No nawet ciekawa jest ta giereczka. Nie powiem. I go first, ok? Moja tura. Raszować, czy nie? Może przeraszujemy do tej. Do kulki. Zagramy sobie jaka. Let's go. Grizzly wymaga 3-8. Ej, Grizzly jest niezły. 3-8 jednego lasu tylko wymaga? Całkiem fajnie. Ten zagrał jakieś tokena. To jest jakaś struktura, o Boże. Tiki Totem. 3 punkty i ma prowokację. Nie można pewnie przejść obok niego czy coś w tym stylu. Trzeba go najpierw zniszczyć i tyle. No dobra, to zrobimy tak. I tak. Przejdziemy tym jakiem tutaj, zagramy sobie tego, kurczę, pastucha jakiegoś. Explore.
Mam 3 za 5, coś mogę zagrać? Nic nie mogę zagrać, bo potrzebuję lasów. No dobra. Okej, więc musimy sobie zrobić las tak, żeby dropnąć grizzly. Z kolei ten Elderwood Embrance, tutaj stworowi 2-4, wymaga dwóch lasów. Więc świetnie. Dobra. Przybywaj. Grizzly, teraz tak. Production A. Random friendly creature gains, czyli randomowy stwór dostanie jeden do ataku. No, trochę takie średnie to, bo nie wiadomo kto dostanie. Po prostu rzucamy to i tyle, tak? Aha, to jest prowokacja też jakaś. A to produkuje, aha, czyli co turę będę dostawał? To tak mi się to jest zaklęcie, lol. Ej, to może być dobre, jak to co turę będzie dawało stworowi jeden do ataku? To się nie obrażę. Jak to tak działa? No i pastuch dostał plus jeden do ataku. Dobra, zagramy sobie las. Ten gość dostanie 2-4. To jest 5. Przejdziemy nim tutaj. No i pytanie, co teraz? Rozwalimy to. Tutaj zyskamy dwie sztuki Fairy. To chyba nie chcę tego na razie zagrywać. Tym ziomeczkiem sobie przejdziemy. Pastuszkiem też przejdziemy i let's go. Farmboyem. W sumie to jakiś ten gościu rolnik, a nie pastuch, ale no. Whatever. Okej, co mam? Znowu 2-4 daj stworowi. Trzymaj. Imba Grizzly. How dare you? Oh my god, seriously. Dobra, to lecimy z tym koksem. Co teraz? Las jakiś? Damy las sobie for fun. Let's go tutaj. Ten dobierze sobie dwie karty za trzy. Nie wiem, bo są dwie dodatkowe karty, jak ma ich 6 teraz. Deal one damage to a creature. Czy ja mogę przejść i zaatakować tego ziomka? Mogę. Dropniemy sobie tego kolosa. No jakiś las. No jest durny. Las go broni. O, taunta zagrał, proszę bardzo. This enemy has taunt. Okej. Creatures next to taunt, enemies must stay and fight. Okej, czyli ten ziomek nie może się ruszyć, ale ma 9 ataków, więc whatever. Tak, to rozwalę tego taunta. No i wbijamy tu i to jest GG. No to jest po prostu GG tak zwane. Imperial Guard i Rebel Slinger. Jakiś kurczę miotacz kamieni, co ten gościu z procą jakąś jest, czy coś w takim. A ten za trójkę 2-2 taunt neutralny, więc nie wymaga żadnych lasów ani innych podobnych takich rzeczy. Lord of the Nexus został nam do pokonania. Dobra, poróbmy tego Lorda Nexusa jakiegoś. Zobaczymy, co ten koleś też w lesie gra. O proszę, jeszcze jakiś wymagający przeciwnik, 30 HP ma. Okej, 2-4. Good luck, czyli już bez porad. No to super. Co on tu zagrał? Create a lake, a forest, a mountain and desert at random. O Boże, to będzie tworzyło jakieś heksy dodatkowe. Dobra, zrobimy sobie tak i tak. Za jeden, coś takiego mam tylko. Production 3. Aha, czyli to, dobra, to zagramy sobie to, bo to jest całkiem spoko. To będzie dawać mi. A zaraz to też? Zaraz, jak to się zagrywa? Tu. I co, to tyle? No dobra, to za czwórkę zagramy tego ziomeczka. Boom. I end turn. Są jakieś ikonki tutaj? Można jakieś komunikaty wysyłać? Niespecjalnie chyba. Co zrobię? Zniszczył to. No ciekawe. Pustynia, jezioro i góry. Okej, no to buffujemy naszego typa. Pewnie przez górę nie można się poruszać, czy coś takiego. One pewnie będą blokowały wszystko. Nagrajmy sobie Farm Boya może. Dobra, nie będzie Farm Boy. Spróbujemy obejść te góry.
Five cards. Pięć kart dobiera ten gość? Po co, Jezus Maria? W sumie jego sprawa. Jego obecność jest nieskończona. A co, ta pustynia sama się będzie tutaj rozmnażała? Nie, można wejść na pustynię. Making lands. Aha, okej, okay, czyli mogę tak. Albo dobierać karty, albo zyskać jedną faerię, albo dalej budować heksy z ziemią. No ciekawe, dobra. Przejdźmy sobie pastuchem gdzieś. I teraz las. To wszystko wymaga dwóch heksów z lasem. Zróbmy sobie las tutaj. I let's go. Na razie kartę mam, więc nie potrzebuję. Muszę tu dobierać 6 i 1. No to fajnie. Okej, on też zagrał tą z produkcją. Mój typek ma już 6, to weźmiemy sobie nim, przejdziemy tutaj. Tutaj zagramy heksa z lasem. 7-7, to proszę bardzo. Pastuch niech porobi to 6-1. Okej, okay, w sumie to ty mogłem go zabić, come on. Falcon Drive'em jakimś. Ja mogę to zagrać? Czemu nie mogę tego zagrać? Nie wiem, nie mogę zagrać tego, chociaż mam faerię jeszcze. No nic, następna tura. Burn, to pewnie na pustynię można wejść, pewnie na góry nie można wejść. No zabawnie, 10 damage mi zadał. Gift, deal to damage to your opponent. Ej, no serio? Dobra, zagramy sobie tego ziomeczka. Zagramy to. Dobierzemy kartę chyba. Jaka? Proszę, jaka? I następna tura. 6-3 i szarża. To zabawne. Znaczy ci goście mogą po górach chodzić? Mogą wszędzie chodzić. To miodnie. Dobra, bum za 5. Grizzly. Ja mogę Grizzly zagrać? Nie mogę Grizzly zagrać. Dlaczegoż to? Dobierzemy sobie kartę, może coś fajnego. Falcon Dive. Falcon Dive, Jezus Maria, to jest ten nurkujący jastrzeb, bo ja Falcon Drive. Jakiś napęd, what the fuck, jaki napęd. Mam 2 damage'u, tego nie zabiję. A czemu tego Grizzly'ego nie mogę zagrać? A, bo nie mam tej manę. W sensie, kurczę, blada Faerii. Co to jest? 10-10. Bow before my spirit. No ja ci dam bow. Last words. To jest last words. Reduce its master to one life. Aha, czyli jak zabije to, to on będzie miał jeden punkt życia. To ciekawe. Daj kreaturze 2-2. Dobra, zagramy go sobie tutaj. Damy temu ziomkowi 2-2. To jest 7-9, tak? Dobra, to poróbmy to. Bach. Okej. Okay. No i ten ziomek ma teraz jeden punkt życia tylko. Ja mam 20, on ma tutaj 7. 7-3. To co ja mogę zrobić? Dobrać, to dostać fairy jedną? Nie, dobiorę kartę tak naprawdę. Z trójkę, no to tyle, skończymy turę. Okej, okay, to jest GG chyba, bo jak zagram tego kolesia, to on zadaje 2 damage'u. Stargetuje tego bossa i tego bohatera i kończę grę. Tak naprawdę. Ten tu z uporem maniaka ciśnie do mnie, chce mnie porobić, ewidentnie. To ma taunta. Za 3, więc możemy zrobić sobie coś takiego, tak? Zagramy taunta tutaj. Zagramy tego ziomeczka. No i do widzenia. Do widzenia! Fajne to jest. Fajna karcianeczka. Pytanie, jak to wygląda quest reward. Otrzymam awatar. Na bogato ten quest. Okej, okay, to jest moja talia. You have unlocked the 8 first codex. Select 5 of them to build a deck of 30 cards. Okej, okay, czyli talie składają się z 30 kart. I co my tu mamy? Jakiegoś ziomeczka. Taunt, gift, last word, production.
Co ja tu mogę dobrać? Coś takiego? Dwójka, seeding, dwie sztuki, dwie sztuki, dwie sztuki. No taki deck builder z Hearthstone'a mocno. A ten ziomek co z sobą zagrywa? Aha, Farmboy ma z sobą Jaka i ma coś tam jeszcze. To mogę się pozbyć tego? Jak się tego pozbyć? Z tej talii. Bo coś takiego trzeba zrobić. Tutaj co mamy? Steam Forge. Aha, to są takie zestawy kart po trzy. Znaczy razem w sumie sześć, tak? Znaczy trzy karty, dwa razy dwie sztuki, więc sześć kart razem. I tu każde mają jakieś tam specjalne swoje umiejętności. Campfire, tu są ten Falcon Dive. Queen's Assassin. Tu z kolei co mamy? Ten Farboy był nie najgorszy taki. Tu mamy jakieś takie bardziej agro. Farboy, co on posiada? Farboy to taka troszkę wolniejsza wersja. Zagramy sobie tego Farboya, wygląda nieźle. Unity. Fall Campfire 1-1. To. I Assassin. Assassin co robi? Dead Touch. Aha, czyli jak zaatakuje, to zabije. Na razie podziękuję. Tu mamy z kolei 5 lasu. 4-6, 1 las wymaga. Seed Sower. A to? To takie sobie. Gdzie jest ten kurczowlady? Yeti jakiś. To nie Yeti, tylko w sumie ten. Boże, Yeti. Grizzly. Co my tu mamy? Coś tutaj. Flying to jest latające. 5-2. Ciekawe. Dobra, to chyba to było na mnie najgorsze. Tylko, że ja to i tak to muszę deck z 30 kart budować, chyba, więc tak to muszę wszystko wrzucić. Tak mi się wydaje. 18, 24, 30. No okej, no nie muszę wszystkiego wrzucać, powiedzmy. 1, 1, 1. No jest nie najgorzej. Jakieś tanie karciochy są. Safe, dobra. To jest mój pierwszy deck. Świetnie. Bug button. I co my mamy? Divine Trial. Complete a mission from a solo campaign. To jest 60 takich monet. I Quest for Friends. Wygraj 5 in Pandora Mody. 5 gier w Pandora Mody i co 0 golda co dostanę? To świetnie. Co to jest? Validate your account and get two free booster packs. Czyli są jakieś pakiety. Może podać swojego maila i tak dalej. To później, nie będę się teraz w to bawił. Co my tu mamy? Deck Builder. Open Boosters. Daily Quest. Shop. Zobaczmy shop jak wygląda. Pełna kolekcja, wszystkie karty możemy kupić za 49 euro. No fajnie, więc nie dość, że gra musimy kupić chyba za 19 euro, to jeszcze do tego są pakiety zwyczajne, które trzeba kupować albo za gold. Pandora Coin. Boostery. 4 boostery za 2,92, 69 i tak dalej, i tak dalej. Dobra, to ja w tym momencie skończę. Mamy co? Pojedynek solo, battle i Pandora. Invite your friends. Można zaprosić tutaj ziomów jakichś swoich. No i tak dalej. Daily questy? To już sprawdzałem. Deck builder. A, coś tutaj pokminię. To jest taki deck na szybko zbudowany, więc pewnie jest średnio grywalny. Trzeba by pokombinować i. Chociaż tak mam mało kart, więc ja tutaj mogę pokombinować. No, ale tak jak widać, są boostery normalnie, które można kupić albo za hajs realny, albo za gold jakiś, który tutaj zdobędziemy, więc tak naprawdę musimy kupić grę i tak nie dostaniemy wszystkich pakietów, tylko mamy jakieś podstawowe pakiety i całą resztę trzeba zdobyć po prostu grając normalnie w tą grę, więc no, ale giereczka jest przyjemna, spoko. Myślę, że nagram jeszcze jakiś jeden odcinek, ale serii na pewno nie będę z niej robił jakiejś wielkiej, bo po prostu The Elder Scrolls Legends wciągło mnie strasznie, więc tutaj sobie tylko zrobimy taką odskocznię, żeby pokazać wam jak wygląda ta giereczka. To mówię, dwa odcinki nagram, może jeszcze jeden odcinek jakichś pojedynków PvP i to tyle, raczej w to grał specjalnie nie będę. To tyle, dzięki wielkie, do zobaczenia, na razie, cześć.